Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Wita się z Wami Izabela Dab, czyli Craft Iza. Jak widzicie, dziś sobie dogadzam. Dogadzam sobie świeczuszką, dogadzam sobie herbatką jesienną, którą na wszelki wypadek odstawię na bok, więc pewnie już jej nie będziecie widzieć. Ale wiecie, nie? Herbata, zeszyty, świeczka, no to jest coś takiego, co u mnie zwykle ląduje nie tam, gdzie potrzeba, więc jakby no na razie na tym pierwszym rzucie zostawmy to, co jest nam potrzebne, a potrzebny jest nam oczywiście planer, ponieważ dziś spotykamy się na planowaniu listopada. Planowanie listopada jako miesiąca listopada oraz planowanie pierwszej tygodniówki listopada. Powiem Wam dlaczego od razu, a mianowicie dlatego, że ja w listopadzie jestem bardzo dużo na wyjazdach. Więc bardzo dużo rzeczy muszę ogarnąć przed wyjazdami albo między nimi. Dlatego dzisiaj mam czas, więc chcę zaplanować i miesiąc, i tygodniówkę. A potem już offline wrócę jeszcze sobie do swojego niezbędnika skraperki, ponieważ ja w niezbędniku mam tylko content listopada zaplanowany. No i tam trochę jakichś pomysłów na grudzień, które mi wpadły, natomiast nie mam najważniejszej rzeczy, czyli mojego śledzika do YouTube'a. To jest dosyć pracochłonne. Gdzie to jest? To jest dosyć pracochłonne, ale powiem Wam, że no opłaca się to mieć. Tak, opłaca się to mieć, ponieważ no wszystko jest w miarę pod kontrolą i wszystko jest w miarę dobrze rozplanowane, zaznaczone, co jest do zrobienia, co jest zrobione, więc no dobrze mi się to sprawdza, dlatego taki content jeszcze sobie zrobię na YouTube. Tymczasem, nim przejdziemy do samego planowania, to chciałabym Wam pokazać, jakie mamy w tym miesiącu naklejki, a naklejki niezmiennie i wciąż od Tosi, stosiakowo.pl, sklepik z naklejkami i papierami do druku, również można dostać grafiki do druku. Przepraszam, że tak sobie pomaziam, nie ma tutaj niczego krytycznego, więc mogę to też, że tak powiem, pokazać. Dziękuję za zamówienie, życzę miłego planowania, stosiakowo.pl, stosiakowo i stosiakowo na YouTubie. Tosia też planuje, też mediuje, też skrapuje. No, znacie to się wszyscy, więc wiecie, nie? Tutaj mamy gratiski. Taki paseczek. No i gratis do samego listopada. Listopad jest, w tym miesiącu mamy naklejki kawowe. Czyli listopad jest kawowy. Czyli zamiast tej fantastycznej jesiennej herbatki powinnam mieć kawkę. Ale na kawkę w moim wykonaniu jest już za późno, więc zostanę przy herbacie. Naklejki. Pyszna kawka różności 01. To są takie dodatkowe naklejki, tak? Tutaj paseczki. Pyszna kawka pomocnicy planowania. Bardzo takie jasne to wyszło w porównaniu do tego. Ale ja to sobie odkładam na specjalną okazję. Już niedługo Wam tą okazję pokażę. Tutaj jest pyszna kawusia, ozdobne banerki 01. Są jeszcze banerki 02, ale ja kupiłam tylko 01. Mamy kalendarz na listopad. Ja zawsze kupuję już taki, wiecie, z zadrukowanymi cyferkami. Po prostu 5 tygodni danego miesiąca, albo 6, tak? Tu mamy akurat 5. Czyli listopad. Mamy pyszną kawusię dodatki. Mamy pyszną kawusię dni tygodnia. No to wiadomo. I ku mojemu zdziwieniu pojawiły się nowe napisy. A mianowicie pielęgnacja. Nie było pielęgnacji. Było coś innego. Było ważne chyba. I pojawiły się pomiary. Notatki, śledzik, snój, wdzięcznik, małe radości, codziennik, finanse, to były zadania, były do zrobienia, było. A jeszcze rozwój, a jest ważne.
A jest jeszcze rozwój, pomiary i pielęgnacja. To są nowe naklejki. I ja, jak wiecie, mam w swoim śledziku balsam. Ale może ja bym sobie taką pielęgnację zaznaczyła jako osobny taki tracker. Pomiarów nie chcę. Pyszna kawusia w dni miesiąca. Super są te naklejki w tym miesiącu. Bardzo mi się podobają. Bardzo mi się podoba, wiecie, ta słodziakowa grafika, jakby była malowana. Bardzo mi się to podoba. Ona już była w zeszłym miesiącu. W podobnym stylu to było utrzymane. No superowa to jest. Po prostu superowa. Bardzo mi się podoba. A ta dziewuszka z tym ogromnym kubkiem kawy to prawie jak ja. Ja też mam zawsze ogromne kubki. Kalendarz na 2025 to są te mini kalendarzyki. Mini kalendarze na 2025. Ja je wzięłam dwa razy. No wiecie, bo za chwilę będziemy planować 2025 i mi dwóch brakuje w czym? We Future Logu. Dwóch mi brakuje. Ale nie wiem, czy pewnie nie, ale gdyby mi przyszła ochota przenieść się do nowego planera, wiecie, z nowym rokiem, no to mam po prostu kalendarze, które się tutaj idealnie wpasowują w te moje rysowanki. To były duże kalendarze i one tak średnio wyglądają. Te małe wyglądają dużo lepiej. Więc ja ze swojej strony do Future Loga polecam mini kalendarze od Tosi. No i to wiadomo, że kalendarze zawsze się przydadzą. Nawet czy nie będę się przenosić do Future Loga, do nowego planera, czy będę, no to ten nowy kalendarz zawsze się przyda. Tutaj są jeszcze takie naklejki, takie banerki, to jest lista to do, tutaj pewnie też lista to do, no a tutaj takie banerki, można sobie coś zapisać jako tytuł po prostu, nie? Więc takie dwa kalendarze oprócz naklejek do planowania tego miesiąca, ale ja nie mam powitania miesiąca. O, nie mam powitania miesiąca. A jak to się stało? Nie mam. A na pewno? Tośka, na pewno zamawiałam, bo zamówiłam zestaw. Tak mi się wydaje. A może naprawdę? Może zapomniałam powitania miesiąca. No to nic, no zmontujemy sobie powitanie miesiąca, nie? Nie mamy innego wyjścia. Ale no, byłam na 100% pewna, że zamawiałam powitanie miesiąca. Ale nie zamówiłam widocznie. No skuszka, 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 skuszka. To nic, nie będziemy się przejmować małymi rzeczami. Zajmijmy się tym planowaniem. U mnie planowanie miesiąca wygląda zawsze tak samo. Ja jestem nudna do bólu. Takiego nie mam czegoś. Tak, w sensie nowego, nie? Powitania miesiąca. Ja sobie w tym tygodniu zostawiłam tutaj, wy tego nie widzicie, zostawiłam sobie tutaj te trzy dni, pierwszy, drugi i trzeci. Więc u mnie następny tydzień zacznie się od czwartego. Więc ja już od razu te pierwsze trzy mogę sobie przykleić, żeby potem się nie pomylić co do planowania i nie zacząć planować na przykład od pierwszego, skoro już będzie trzeci. No dobra, to tak to wyglądało u mnie. Tak to wyglądało u mnie w listopadzie, w październiku. No a teraz przechodzimy do listopada. Czyli robimy powitanie miesiąca bez powitania miesiąca. No to będzie interesujące. Ale ja tak myślę, że zrobimy tak.
przykleimy u góry ten baner. I to będzie bardzo piękne powitanie miesiąca. Ale że jest taką sierotą i nie zamówiłam? Nawet udało mi się prosto przykleić. No brawo, Iza. Jestem z ciebie maksymalnie dumna. I drugi taki przykleję sobie na dole. I to będą tutaj są takie eleganckie kwiatki, więc to będzie naprawdę bardzo dobrze wyglądało. Dwa panerki i tą wielką, największą dziewuszkę z tą kawką, czyli tą dziewuszkę. Tu sobie ją przykleję. No i oczywiście napis listopad. Dobrze, że mam te gratisy. Napis listopad. A jeszcze mam jedne gratisy z listopada, bo jeszcze jedna będzie mi potrzebna naklejka listopad. Wiem, że mam w kalendarzu. Tylko czy ja mam listopadowe gratisy? Nie, tu był wrzesień i sierpień. Ale to też jest mi potrzebne, więc mogę to od razu wyjąć. O, mam jeszcze jeden listopad. Ok. No właśnie, i nie mam tego... A, czyli nie mam powitania miesiąca po prostu. No tak, bo to jest zwykle na powitaniu miesiąca. No dobra, no nie będę przecież płakać. Nie czas żałować róż, gdy płoną lasy, nie? Tu jeszcze przyczepię sobie tą doniczuczuśkę. No mogłoby być bardziej prosto. I jeszcze tutaj widziałam takie małe serduszko. No i oczywiście ziarenka kawy. No bo mamy przecież miesiąc kawowy. To sobie tak przyłożymy. No i mam przecudnej urody powitanie miesiąca. No musicie się ze mną zgodzić. No i u mnie obok powitania miesiąca zaczynają się już dziać ważne rzeczy na tej stronie. Wstałam, żeby zobaczyć, czy wszystko widzicie, ale wszystko widzicie. No dobrze. To tutaj teraz tu mamy wdzięcznik i ważne. Nie wdzięcznik, tylko śledzik, tak? Nie, wdzięcznik. Wdzięcznik, a śledzik jest obok. No dobrze. No to wdzięcznik. No to jedziemy z wdzięcznikiem. Listopad ma tylko 30 dni, więc elegancko zmieści nam się też pod spodem i to nawet o jedną linijkę będzie szybciej. Podsumowanie miesiąca. Ten miesiąc był. Czy to jest 0,3, a ja potrzebuję 0,1. I mam 0,1. Żeby sobie zapisać. Ale w tym miesiącu zrobimy jeszcze taki myczek, że zrobimy tutaj kreskę. I oprócz tego, że jest pierwszy, to napiszemy piątek. Drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty, dziesiąty, jedenasty, dwunasty, trzynasty, czternasty, piętnasty, szesnasty, siedemnasty, osiemnasty. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 i jedna kreska za daleko. Niedziela, poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela. Widziałam na temu takie paski, jakie ja teraz rysuję, już gotowe. Czyli po prostu dni. Czy listopad się kończy w sobotę? Coś przesadziłam, w sobotę. Dobrze. No i tak jak mówiłam, ten miesiąc był. Nie wiem, czy ja wam tam za mocno ręką nie macham przed tą kamerą, ale musiałam sięgnąć pincetkę.
To się lepiej wyciąga. A, to jest całe. A też były trzy osobne słowa, a teraz jest jeden ciąg, że tak powiem. Ten miesiąc był. No i superancko. No i dwie pierwsze strony mamy, minęło 5 minut, tak? Jakbym tak długo nie gadała o tym, że nie mam powitania miesiąca, to już bylibyśmy na 15 stronie. No i tutaj mamy, tu mamy śledziki. A, teraz śledzik jest razem. Ale ja go sobie rozetnę, bo ja nie potrzebuję śledzika snu, tylko potrzebuję po prostu śledzik. Więc go sobie rozetnę. Snu włożę z powrotem, bo nie wiadomo, czy się kiedyś nie przyda do czegoś. I tutaj sobie napiszemy, zaznaczymy sobie tutaj nasz śledzik. Czyli nawyki, które ja śledzę, tak? I ja mam jeden z moich nawyków napisany w planerze dwa razy. Raz tutaj, w tym miesięcznym zestawieniu, ale pozwólcie, że najpierw zrobię tak samo, czyli najpierw narysuję sobie, a nie, nie mogę, najpierw muszę napisać, dobrze. Dobrze, no więc tym, tym moim nawykiem, który mam zapisany w dwóch miejscach, jest oczywiście joga. Bo to mi dobrze robi na głowę, jak ja sobie zaznaczam cały miesiąc, jak mi idzie z tą jogą, ale bardzo dobrze robi mi na głowę, jak ja to sobie zaznaczam w tygodniu. I chociaż mój ostatni tydzień nie jest za bardzo uzupełniony, ale warzywo i balsam. Ale naprawdę, naprawdę dobrze mi to robi na głowę, jak ja mam to tak, wiecie, w dwóch miejscach zapisane i wtedy zaznaczam sobie najpierw w tygodniach, a potem zaznaczam sobie w całym miesiącu. To jest fajne. W tygodniu to tak, wiecie, no widać postępy, nie? Jak się idzie elegancko z postępami. Czyli mamy pierwszy piątek, drugi, trzeci, czwarty. Fajne jest odznaczanie tych nawyków. To tak bardzo motywuje, że kolejny dzień mamy do przodu, kolejny dzień coś tam zostało zrobione. Kolejny dzień możemy być z siebie zadowolone. Czyli ja jestem z siebie zadowolona, nawet jeśli tego nie odhaczam. Ale bardziej jestem zadowolona, jak odhaczam. Jeśli wiecie, co mam na myśli. 28, 29 i 30. Czyli to muszę teraz zrobić 3. Ok. To są mój śledzik. A jeszcze kiedyś śledziłam, nie wiem, czy teraz to robię, chyba już zrezygnowałam z tego. Zrezygnowałam. Śledziłam też kiedyś nastrój, ale tak mi to szło kiepsko zapisywanie, że potem nie wiedziałam co, gdzie i jak i wiecie, zrezygnowałam z tego. Teraz tutaj do tej części mojego planera ja zaglądam bardzo często, a mianowicie codziennie. Podobnie jak do wdzięcznika, tak? Też zaglądam do niego codziennie, a jeśli z jakiegoś powodu nie zaglądam, to nie zaglądam regularnie, tak? I robię to przez dłuższy czas. No ale tutaj akurat no nie mam, że tak powiem, dzisiaj jest czwartek 31, tak? Więc no tak naprawdę ja nie mam uzupełnionych tylko dwóch dziękuję za, a resztę mam uzupełnione, no więc no widać, że zaglądam tutaj często. W związku z tym tutaj mam będę mieć zapisane najważniejsze rzeczy, szukam finansów, są finanse, najważniejsze rzeczy, które mam do zrobienia w ciągu miesiąca. To są takie zadania, wiecie, must have. I ja po prostu stąd te zadania potem przepisuję
do tygodniówek. A tutaj jest taki zbiór tych wszystkich rzeczy, które w danym miesiącu mam do zrobienia. Podobnie było w październiku. W październiku nie zrobiłam próbek wosków i badania przeniosłam na listopad, no nie będę się wygłupiać, więc badania miałam dwa razy zapisane, więc no z tego tutaj, tych najważniejszych rzeczy, no to tak naprawdę nie zrobiłam tylko jednej rzeczy, a jedną przeniosłam. No i w finansach znajdują się rzeczy, które się nie znajdują, znaczy one się znajdują w budżecie, oczywiście, że tak, z tym, że to są rzeczy takie, ojeny, przepraszam, rzeczy specjalnej troski. No i teraz mamy brązowy miesiąc. Ja nie mam brązowego kropelska, czyli tego kolor dots, ale mam taki ładny zielony. On jest taki turkusowy trochę. Czy on tu będzie pasował w ogóle, moim zdaniem? Nie, nie pasuje. Ten jasny tym bardziej nie będzie pasował. No to weźmiemy po prostu brązowy, tak? Normalny brązowy. I normalnym brązowym zaznaczymy sobie kuleczki, rzeczy, które będą do zrobienia w tym miesiącu. No i te finanse specjalnej troski. Tutaj też będą zapisane, za dużo tych kropek zrobiłam w tym miesiącu. Ale no cóż, tu będzie kalendarz. Ten duży kalendarz z napisem listopad. Czyli nawet prosto. Czyli przyklejam sobie ten kalendarz. I teraz muszę trochę niżej, bo wiadomo, że jeszcze muszę tutaj przykleić dni tygodnia. Więc może tak. Ok. Tak jak w październiku było wszystko krzywo, tak w listopadzie o dziwo jest wszystko prosto. Magia. Magia miesiąca listopada. Nie jest to mój ulubiony miesiąc, a nawet w ogóle. Zimno, ciemno, chłodno, głodno, do domu daleko, jak to mówiła moja mama. A w listopadzie mamy urodziny bliskich nam osób, dwóch. 12 i 13, więc no miesiąc taki, wiecie, powinien być lubiany, ale nie jest. Nie lubię listopada, już tak no jest buro i ponuro, to po pierwsze, po drugie zaczyna wiać bardzo u nas, po trzecie wali śniegiem pod koniec listopada bardzo często, co nie jest fajną rzeczą. A oprócz tego jeszcze bardzo szybko robi się ciemno, nie? Teraz taki mem był na Facebooku. No witam Was w nocy o 16. I to jest normalnie prawda, nie? Witam Was w nocy o 16. No i teraz tutaj na dole ja sobie zaznaczam, zapisuję małe radości. Ja mam, bardzo celebruję te małe radości. To nie jest słoik sukcesów, żeby to nie mylić. To są małe radości. Słoik sukcesów jest tu po tej stronie drugiej, czyli tu trzeba zapisać, bo nie ma takiej naklejki słoik sukcesów, więc trzeba zapisać. No ale tutaj jeszcze są zakupy. No chodź. Tu są jeszcze zakupy. I to są przeważnie zakupy dotyczące albo, nie albo, po prostu scrapbookingu, tak? No i zamiast chcę, bo było tak, była taka chcę, no to zrobimy sobie notatki, a to będzie wynik tego, co chciałabym
kupić, zrobić, czemu chciałabym się przyjrzeć. No, wiecie, taki jest zamiar tej naklejki tutaj. No i teraz tutaj z tego kalendarza zostały mi te dwie naklejki. One są takie same, ale no co mi szkodzi teraz je na odwrót przykleić, prawda? Tu rozdzielimy. No i mamy zużytą karteczkę pełną naklejeczek, co tygryski lubią najbardziej. Czy ja coś jeszcze tutaj powinnam zrobić? Nie. Widzicie, było chcę, widzicie? Zakupy, małe radości, finanse do zrobienia, śledzik. I dokładnie tak jest. No a tutaj już będzie za chwilę pierwsza tygodniówka. Ale najpierw może skupmy się na kalendarzu tym z przodu. Mieliśmy październik, było trochę wyjazdów. A tu mamy listopad, już pogryzdany, ponieważ zapisywałam sobie dojazdy do Świnoujścia, bo ja w listopadzie jeżdżę do Świnoujścia. Więc tu sobie zrobimy listopad. Jeżdżę do Świnoujścia, ponieważ 12 listopada urodziny obchodzi moja ciocia, więc ja od jakiegoś czasu, od kilku lat jeżdżę do Świnoujścia, wiecie, regularnie. No i listopad zaczyna się od piątku, prawda? Pierwszy to jest piątek. Jeżdżę regularnie do Świnoujścia w listopadzie od kilku lat na te urodziny. Przyjeżdża też moja siostra. No jest ciocia, w tym roku będzie też moja kuzynka, więc no takie, wiecie, taki to jest babski wypad. No i siedzimy tam sobie parę dni, jemy dobre jedzonko, chodzimy na spacery nad morze, gramy w karty, odpoczywamy. Ja co prawda tym razem jadę na trochę dłużej niż tylko na weekend. Więc no, zabieram ze sobą komputer i będę po prostu do 16 pracować. Natomiast no, po 16 jestem wolna i wiecie, i mogę już spędzać czas z najbliższymi. Więc bardzo się z tego powodu cieszę. Bardzo dbam o to, żeby być w tym czasie w Świnoujściu. No bo wiecie, nigdy nic nie wiadomo, nie? No chyba, że jakoś bym się strasznie pochorowała, no to bym nie pojechała. Wiadomka, nie? Ale no, bardzo chciałabym się nie pochorować i po prostu pojechać. Fakt wyklejania tych cyferek tutaj nie jest na pewno za bardzo interesujący, ale można zawsze sobie przewinąć do momentu, w którym albo już zaczyna wpisywać swoje plany, albo zaczynam robić tygodniówkę, bo stwierdziłam, że samo planowanie miesiąca to jest trochę za krótko, a ja potem nie wrzucam tych tygodniówek, więc umówmy się tak, że razem z planowaniem miesiąca będę pokazywać, jak będzie wyglądać moja nowa tygodniówka. No a w grudniu, gdzieś tam pewnie w połowie grudnia, zajmiemy się planami na nowy rok, tak? Nową mapą myśli, nową w sensie, no na kolejny rok. Ja jak się przenosiłam do tego zeszytu w połowie 2024, to ja sobie przeniosłam tą mapę myśli z 2024 i chciałam ją zaadoptować na 2025, ale to nie do końca mi pykło. Dużo rzeczy się już od tamtego czasu zmieniło i albo nie ma racji bytu w 2025, albo zwyczajnie zostały zrobione, więc no nie. No nie. W związku z tym będę robiła nową mapę myśli i będę robiła nowy, co? Nie layout, tylko
Znowu zapomniałam, jak to się nazywa. Mam nadzieję, że Wy wiecie, o co mi chodzi. To się nie nazywa layout, tylko inaczej. Może teraz tą dziewczynkę bym sobie tutaj przyczepiła w tym nowym miesiącu, bo ona mi się strasznie podoba. Niech ten miesiąc będzie taki, wiecie, chociaż trochę cozy, bo inaczej, chociaż w planerze, bo inaczej to będzie naprawdę ciężko znieść. No, no trudno. No dobra, no to tak wygląda mój listopad. No i teraz tak, tu jest święto, no to wiadomo, nie? Tu jest święto. Ja tutaj w tą sobotę i niedzielę jestem w Świnoujściu. Muszę przenieść wizytę lekarską. I wracam 16 wieczorem. A później w piątek 29, 30 i 1 jestem znowu wyjechana na fajny wyjazd. No i tutaj wyjazd. Świnoujście. Tu sobie napiszemy powrót. A tutaj napiszemy wyjazd. Warsztaty. Więc wiecie, ja teraz grosz do grosza i kokosza. Zbieram każdy najmniejszy grosik, żeby po prostu mieć kaskę na wyjazd warsztatowy. No i teraz mogę sobie wziąć różowego kroperza, którego strasznie dawno nie używałam. No i zaznaczyć owe urodziny, tak? Czyli tutaj są urodziny cioci. Gdyby ktoś był zainteresowany, to albo 9, albo 10 listopada zmieniają się rozkłady jazdy pociągów. Więc proponuję, jeśli gdzieś macie w tym czasie wyjechać pociągiem, to dobrze by było, żebyście wiedzieli, że tutaj się zmienia rozkład pociągów. Albo 9, albo 10. No a 11 jest święto, więc pociągi kursują w ogóle, że tak się wyrażę, niekulturalnie na rozkładzie z dupy. Nic nie jeździ prawie, no bo wszyscy mają wolne. Łyczek herbatki. Bardzo mam złe połączenie. No i tutaj już mogę na przykład sobie odznaczyć, że taki jest plan rozkładu jazdy jogowego na listopad i jogę dla kręgosłupa poranną zrobiłam. Znalazłam sobie. No i to też mam już gotowe, to już Wam pokazywałam, czyli mój pomysłownik, czyli zeszyt. A nie, jeszcze Wam tego nie pokazywałam. 9 Wam to pokażę. O jeny, jak się wygadałam. Ale to zapraszam na film 9. Tam będzie sporo nowych rzeczy. Nowych rzeczy. Dobra, no to tak wygląda mój listopad. Elegancko, nie? Bardzo mi się to podoba. Bardzo lubię ten miesiąc taki z góry, z lotu ptaka, że wszystko jest w nim zapisane i tak dalej. Ale powiem Wam, że byłoby mi lepiej, gdyby ten kalendarz miesięczny znajdował się tutaj przed moim planowaniem miesiąca. Czyli gdyby był tu. To by było lepiej. No wiecie, no łatwo jest odznaczyć 5 czy 6 tygodni, nie? No ale to ma być nieplanowany, jest niedatowany planer. Nie nieplanowany, tylko niedatowany. Więc no wiecie, no nie można mieć wszystkiego, nie? Tutaj zaznaczam sobie serduszkami urodziny. I tak jak w zeszłym miesiącu, po prostu to przenoszę z tego dużego kalendarza tutaj. Bo do tego kalendarza dużego zaglądam, ale no nie aż tak bardzo często, jakbym
jakbym chciała. Raczej tam są zapisane takie rzeczy bardzo ogólne, właśnie te notatki typu rozkłady jazdy i tak dalej, nie? No to jest raczej tam zapisane. No i tutaj mamy święto. Tutaj nie piątek, tylko sobota, niedziela i połowa następnego tygodnia, znaczy cały następny tydzień do 16 jestem wyjechana, a potem wyjeżdżam tu. Więc jak widzicie, no muszę dużo rzeczy zrobić przed wyjazdem, no bo tam nie będę nagrywać ani nic, więc no. Tak musi być. Nie odpuszczam tego wyjazdu, ani wyjazdów warsztatowych. I tak musiałam 1 lato ominąć. Więc wiecie. Dobra. No to większość rzeczy tych miesięcznych jest ogarnięta, tak? W zakupach to ja nie mam co w ogóle zapisywać, bo przy tych wyjazdach to nie stać mnie na zakupy. Taki żarcik. No, kolekcje kupię na pewno, nie? Nowe kolekcje Craftokraut wyszły, więc na pewno je kupię. Okej, okay, no i teraz tydzień 44. Czyli u mnie tydzień 44 jest tu cały, więc idziemy do tygodnia 45. Okej. Okay. Już widzieliście, jak planuję tygodniówkę kiedyś tam. Nic się w tym temacie nie zmienia. Teraz ułożę sobie tak ten notes. Mam nadzieję, że jeszcze wszystko widać, bo chciałabym zrobić te moje kreseczki, nie? Ja robię do połowy, bo mi to w zupełności wystarcza. I co 6 kropek. Czyli mam 6 kropek na zadania na jeden dzień. Czasami to nie starcza. Poczekajcie, policzę. 2, 4, 6. 2, 4, 6. 2, 4, 6. 6. Czasami to nie starcza, a czasami jest wręcz za dużo. No wiadomo, jak u każdego zależy to od danego dnia, nie? No ja tutaj piszę wszystkie swoje zadania, takie, które po drodze gdzieś tam wyskakują, typu pranie, sprzątanie, zakupy, nauka z moim dzieckiem, czy tam, no nie nauka z moim dzieckiem, tylko po prostu jakaś tam pomoc, jeśli jest potrzebna. Przyjazdy Kuby, wyjazdy Kuby i tak dalej, więc no czasami potrzeba tego miejsca tutaj sporo, a czasami potrzeba go niezbyt dużo, ale ja sobie tutaj ten bok, żeby nie było takiej pustki, zaznaczam naklejką jedzonko. I ja sobie tutaj po prostu, wiecie, wpisuję, jak coś dobrego w szamie, nie? To sobie tutaj zapisuję. Albo co chciałabym zrobić do jedzenia w danym dniu. To też jest fajna interpretacja tego jedzenia. Nie? Jak mi przyjdzie do głowy jakiś pomysł na coś dobrego do zjedzenia, no to ja sobie po prostu, wiecie, no, zaznaczam, zapisuję, co to miałoby być. Ostatnio dużo zapisywałam tego jedzenia, bo dużo jakoś gotowałam. I w ogóle ostatnio dużo gotuję. Mój mąż się po prostu zaczął opuszczać w tym temacie. Nawet jak przychodzę z pracy, to gotuję obiad. No wiecie co Państwo? To trzeba zmienić tą postać rzeczy, bo ja za dobrą kucharką to nie jestem, nie? No nie oszukujmy się. Znaczy, to ja ugotuję, nie? Jak muszę, to ugotujemy. Przecież to nie jest jakiś tam, wiecie, wielki problem, nie? Ale nie lubię tego robić po prostu i bardzo byłam zadowolona, że mam takiego dobrego męża, który gotuje. No ale wziął się chłop, opuścił. Więc teraz muszę mu albo przypomnieć, albo kontynuować świecką tradycję i gotować samej.
No i to chyba jednak nie będziemy kontynuować świeckiej tradycji, tylko mu przypomnimy, że się opuszcza w zadaniach. Ja nie powiem, bo jak ja jeżdżę do biura, no to czasami tam jeszcze coś przygotuję, nie? Że tak wiecie, już w ogóle nic, nie? Nie, nie. Ale no są dni, że nic nie je i ja muszę wtedy robić, jak przyjeżdżam. I nie dzierla. No i teraz tutaj to też nie będzie pewnie za bardzo interesująca rzecz, ale ja zawsze zawsze tutaj rysuję ten kalendarz. Czy mam stemple i mogłabym to stemplować? Oczywiście, że mam, ale nigdy ich nie zabieram ze sobą, jak zaczynam to planowanie, więc no trudno jest, żebym potem, wiecie, latała. Ja i tak, tak często wstawałam od biurka przy nagrywaniu tych filmów, że już mi się to znudziło i Wam też się to pewnie nie nudziło, więc staram się tego po prostu nie robić i nie latać jak kot z pęcherzem. Jak czegoś nie mam, to czegoś nie mam i koniec, i mieć nie będę. No i jesteśmy w tygodniu od 4 do 10. No a tutaj mamy trackery. Ja śledzę w trackerach 5 rzeczy. Po pierwsze śledzę kroki i to zróbmy tak. Tu będzie 0. 4, 6, nic za mało. No dobra, 4, 6. Tu śledzę kroki i ja bym bardzo chciała robić. Ja naprawdę nie mam wymagań co do 10 tysięcy kroków dziennie, naprawdę. Tym bardziej, że to jest mit. Te 10 tysięcy kroków to jest po prostu liczba, nic więcej. Natomiast no, te 6 tysięcy chciałabym dziennie móc zrobić. I jak jadę do biura i potem sobie idę na obiad w pracy, albo nie idę na obiad, tylko idę sobie się przejść do parku, no to przeważnie te 6 tysięcy kroków mam. Natomiast jak nie jadę do biura, no to czasami mam 1000 kroków dziennie. To znaczy, że siedzę po prostu cały dzień na tyłku i nigdzie nie wychodzę. Ewentualnie ćwiczę w domu. Znaczy, no nie ewentualnie, bo ostatnio tfu, odpukać w niemalowane. Proszę. Idzie mi dobrze z tą jogą. Więc tutaj mamy kroki i sen. Te kroki i sen, nie wiem, czy tak u Was jest tak samo, ale u mnie to jest bezpośrednio połączone z nastrojem. Ja jak zrobię te 6 tysięcy kroków i śpię przynajmniej 7 godzin, to ja mam świetny nastrój, po prostu świetny, nie? Mam bardzo dobry humor. Natomiast jak nie uda mi się, no to mam humor beznadziejny. No i teraz przyczepiam sobie tutaj takie małe trackerki, bo już mi się nie chce rysować. I narysowane wygląda gorzej niż jak jest przyklejone, więc dlaczego miałabym nie przyklejać? Kończą mi się już te, pewnie z nowościami grudniowymi będę kupowała też trackery. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć tygodni, no. Tak. Więc... I tutaj, tak jak mówiłam, że powtarzam, tak? Czyli joga, leki i dzień bez fajki. Bardzo lubię stawiać sobie tutaj kropki, szczególnie tej ostatniej kategorii. Naprawdę. No i zostały nam do uzupełnienia zadania, które w tym tygodniu będą do wykonania, i notatki. I notatki, takie malunie, nienkie. I to możemy sobie przykleić tutaj. No i teraz została nam najprzyjemniejsza część do zrobienia, czyli uzupełnienie naklejek. No i tak patrzę i przykładam. Co ja bym tu chciała? Tu bym chciała ten dzbanuszek. On jest strasznie cute.
O. A tu na dole może bym chciała tą półkę. Tak na środku. Tak na środku. No i tutaj będą zadania na cały tydzień, tak? Tutaj tych zadań będzie sporo, albo nawet bardzo sporo. No bo w sobotę wyjeżdżam, więc do soboty muszę zrobić sporo rzeczy, tak? Tak, proszę Państwa, tak. Sama zadaję pytanie, sama odpowiadam. Uważam, że jestem gigantem. Ok. A tutaj może jeszcze tą małą kawkę. Worek z kawą tak naprawdę. No dobrze. No i teraz jeśli chodzi o jakieś tam zaplanowanie wstępne, no to na pewno mogę zaplanować, zapisać, że w czwartek jest live u Tosi, a w środę są rozdziały i my w listopadzie zaczynamy już rozdziały świąteczne z Kasią Kędzierską. I to jest w środę, a live u Tosi jest w czwartek. Nie mam pojęcia, czy jest live we wtorek dla wspierających. Po prostu nie pamiętam, więc sprawdzę sobie u Tośki na jej stronie społeczności na YouTubie i wtedy będę mogła sobie zapisać. No i tutaj są świąteczne rozdziały. Teraz te październikowe rozdziały są świetne, bardzo mi się podobają. A tutaj jest live. To się. Jak nic nie wypadnie, oczywiście, nie? Bo wiecie, no różne rzeczy się zdarzają. Łyczek herbatki. Różne rzeczy się zdarzają, więc. Nie można mówić nigdy, że na pewno się coś odbędzie, bo może się zwyczajnie nie odbyć. Tu mi jest tak pusto, więc przykleję sobie dziedziusia w filiżance z główienkiem na głowie. Nie powiedziałam tego głośno, ale tak to wygląda. I tak wygląda moja tygodniówka. No a tak wygląda na mój miesiąc. Tutaj jest taki, wiecie, miesiąc. Tutaj mamy powitanie miesiąca i wdzięcznik, plus ten miesiąc był. No i mamy też z przodu rozpisany miesięczny kalendarz na listopad. No i teoretycznie ja mam jeszcze miejsce na grudzień, styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, a zaczęłam we wrześniu. Czyli no, teoretycznie powinnam się zmieścić od września do września w tym planerze, ale jeszcze nigdy mi się ta sztuka nie udała. Nigdy. Ja, no to jest mój nie pierwszy planer, nie? Ten od pani swojego czasu. Jeszcze nigdy mi się nie udało zamieszkać w nim przez cały rok. Prawdopodobnie dlatego, że ja robię to. Czyli zapisuję różne rzeczy w planerze od tyłu. No i właśnie, żeby tego nie robić, to mam dla Was niespodziankę, która się ukaże 9, czyli w dniu mojego wyjazdu. 9 na kanał wpadnie temat jak nie odkładać i w temacie jak nie odkładać pokażę Wam parę fajnych rzeczy, które kupiłam ostatnimi czasy w tanim sklepie. I jak te rzeczy będę wykorzystywać w swoim życiu oraz jakich zmian w planowaniu chciałabym w 2025 dokonać. To będzie szok i niedowierzanie. Jeszcze nie wiem, czy to będzie tak na stałe, ta zmiana. Czy w ogóle do jakiejś zmiany dojdzie. Zacznijmy od tego. Czy w ogóle dojdzie do jakiejś zmiany, bo może się okazać, że to, co ja myślę, nigdy się mi nie uda, bo wiecie, że ja jestem fanką planerów B5 i tak już pewnie zostanie, ale chciałabym
chciałabym coś zmienić. Układ, który mam teraz w planerze, jest idealny, czyli ten tygodniowy rozkład plus ten miesiąc tutaj na początku tak rozpisany, to jest dla mnie idealny układ. Bardzo mi się to podoba i tak chciałabym to utrzymywać. Natomiast można to zorganizować trochę lepiej i marnując trochę mniej miejsca. Ale no, mam nadzieję, że wpadniecie na kanał 9 i się wszystkiego dowiecie. Na dziś to wszystko. Żegnam się z Wami bardzo gorąco. Zachęcam do innych moich filmów. Kafelki się pojawią. Zapraszam do oglądania, do subskrybowania, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, do zostawienia lajka, do wpisania komentarza i do podzielenia się swoimi spostrzeżeniami co do planowania. Na dziś to wszystko. Pa!